ujawniła się czarna szprycha, która dała wywiad dla Piotra z Warszawy, tego samego, którego Mennerschtopica myli z Pawłem, ale to akurat jest mniej ważne. Nie będę komentował tej osoby, ponieważ jej nie znam, nic o niej nie wiem i takich czarnych szprych w życiu majora było bardzo dużo. Natomiast przeczytam kilka komentarzy pisanych przez prawiczków, którzy obcą kobietę mylą z własną mamusią i myślą, że obca kobieta będzie tak samo podcierała im dupę, jak to w wieku 30 lat robi ich własna mamusia. Ale zanim przejdę do czytania, autoreklama. W opisie pod filmem znajdziecie linki do dwóch filmów z mojego życia w Tajlandii. Jeden z filmów będzie opisywał moje życie codzienne i także będziecie mogli na nim zobaczyć kobiety, a więc będziecie mogli zjechać sobie ręcznie. I pierwszy komentarz, który będzie bardzo ciężko przeczytać, ponieważ nie ma tu praktycznie znaków interpunkcyjnych, za to jest masa błędów. Jak można uważać, że czarna szprycha to teraz jakiś aniołek? To trzeba być amebą. Laska go wykorzystywała emocjonalnie jak burą sukę. Tfu na nią i na każdego, który ją broni. Nawet zdrowa osoba może się nabrać na to, że ktoś może się zakochać w nim. Zobaczcie, ile było przypadków, że zdrowe osoby oddawały majątki osobom, których na oczy nie widziały, a major jej nawet kasy żadnej nie dawał. Więc miał prawo wierzyć, że się prawdziwie zakochała, tym bardziej, że on sam się uważał za gwiazdę. Na Spelunie TV mówił, że ma ekipę, która jest za nim. Zawiezie go gdzie chce, ma samych fanów wszędzie. Jest przedsiębiorcą, podatki płaci, to czemu nie miałby być w stanie mieć kobietę? Według mnie to typowe karenisko z niskim IQ. Patrząc jak ty piszesz, to tak samo jak ty. Która nic nie osiągnęła w życiu, więc chciała się dowartościować, że jednak jest mądra, bo manipulowała słabszym, upośledzonym i to dawało jej złudną nadzieję, że jednak jest mądra. A co jeśli major miał tyle na głowie, bo sama działalność była stresująca, to jeszcze relacja z kobietą, która była dla niego z wyższej ligi. On miał akurat na głowie leworek, a z wyższej ligi to była dla niego każda kobieta oprócz bezdomnych. Bo młoda, w miarę ładna, obciążały go psychicznie i może też dlatego wąchał i pił bardziej. Wyobraźcie sobie, że do was pisze jakaś modelka albo gwiazda porno. Jakie fantazje prawiczka i obiecuje życie razem od wielu lat, no też byście wariowali, jakbyście wiedzieli, że to może być prawda. A ta jeszcze obiecywała mu życie razem, założenie rodziny, to straszne, tak okłamywać kogoś. Może inaczej by żył, gdyby nie te kłamstwa, może by sobie znalazł prawdziwą, wierną kobietę, ale z niższej ligi. Tu proponuję Iwonkę od Menela, która w tanim hostelu obciągała z połykiem dla czterech Ukraińców, bo zobaczyła u nich flaszkę. Gdyby nie tracił na szprychę czas. A te skurwysyny, co żerują na jego koncie, nawet po śmierci, nie dość, że major nie mógł wydoić na ZUS-y, miał kredyty, to jeszcze gimbusy go kryły na kasę i jeszcze ukrywają dowody. Jak to się nie nadaje na zarzuty, to ja nie wiem co. Ty dużo rzeczy nie wiesz, ponieważ masz ciasny łeb i nie możesz wiedzieć, jak jest napisane i jak działa prawo. Mając działalność gospodarczą, szczególnie taką jak major, to jest stres, bo ci, co są na etacie, tego nie zrozumieją. Możesz mieć wypłaty na minusie, takie coś ryje banie, szczególnie jak się nie ma oszczędności. Boże mój, bryndzlu, kto cię pisać i czytać uczył? Jak ty podstawówkę skończyłeś, chłopie? Ukrainiec mieszkający w Polsce od 6 miesięcy robi mniej byków niż ty. Weź się, chłopie, za czytanie książek. Najlepiej zacznij od słownika języka polskiego. Oczy puchną, jak się ciebie czyta. I drugi komentarz, przynajmniej nie ma tu tylu byków. Widzę, że czarna szprycha została już akuratnie zjechana, ale muszę dodać coś od siebie. Powiedziała, że major nie wiedział, że ona nigdy nie przyjedzie. Za to Benjamin i Dryblas już widzieli, że nigdy nie przyjedzie. No i kurtyna. Widać, że nie było kuszenia na kuciapę, mimo że sama się zdradziła. Dobrze ktoś tu napisał, że majora traktowała jak zwierzątko, bawiąc się emocjami osobnika o niskiej inteligencji oraz mózgiem zjechanym przez nitro. Teraz próbuje się wybielić,
ale to, co mówi, nie uderza zbytnio w resztę kliki sędziszowskiej czy członków mlecznej ekipy. Codziennie z majorem gadała, ale ona nic nie wie, nikogo nie zna, o niczym nie wiedziała, nawet tego, że major pił, bo ona nic nie oglądała i nic nie wiedziała. Jak ona to określiła, pilnowała majora. No to nieźle przypilnowała, że chłop kwiatki od spodu wącha. Jedyne, czego pilnowała, to żeby major nie wrócił na szkolną, mówiąc, że za niedługo przyjedzie i zabierze go do Holandii. Będą sobie żyli, a major będzie ojcem dla jej dzieci. No to zajebisty wzór dla dzieci. Oczywiście każdy z innym. Ogólnie solipsyzm ze strony tej kobiety się aż wylewał ze słuchawki. I ostatni komentarz. Ta Anetka zaprezentowała się jak taka typowa nowoczesna Polka. Rozumem nie grzeszy, za to wszystko kręci się wokół niej. W nawiasie można by odnieść wrażenie, że major żył po to, aby się miała kim pobawić, traktowała go jakieś zwierzę domowe. Za nic nie bierze jakichkolwiek konsekwencji, w nawiasie ona nic nie wie, nikogo nie zna, przecież to tylko były takie żarty. Jednocześnie nie ma żadnych hamulców moralnych i przez całe życie pewnie się tylko dobrze bawi. W nawiasie stąd dwójka dzieci z dwoma prawie nieznanymi mężczyznami. A potem obrzydliwa gra na uczuciach upośledzonego, acz posiadającego pewne oszczędności suchego. Bo wie doskonale, że zawsze znajdą się jacyś zdesperowani białorycerze, którzy wybawią ją z opresji. Tu masz akurat rację. I pewnie i tym razem znajdą się debile, którzy będą jej bronić.